Okej. Okay. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Z nami Jacek Skrzypczyński. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Porozmawiamy o relacjach, bo ten temat ostatnio nas mocno pochłonął i to jest temat rzeka albo ocean. Oj tak. No dobrze, Jacku, to powiedz może trochę więcej o tym, czym się zajmujesz zawodowo i jak w kontekście tych relacji dzisiaj będziemy rozmawiać, w jakich obszarach? Więc na początku powiem, co ja robię. W tej chwili głównie zajmuję się coachingiem i to w różnych jego obszarach. Po pierwsze, jestem coachem dla różnych dyrektorów, różnych managerów, całych zespołów. Wykładam na Executive MBA na Uniwersytecie Merito w USB we Wrocławiu oraz prowadzę różnego rodzaju warsztaty na różne tematy wzmocnienia siebie przede wszystkim i sukcesu w życiu. I jeden z moich warsztatów to jest wyprawa po relacje, czyli taki warsztat też prowadzę. I w centrum mojego zainteresowania jako coacha, mentora czy trenera relacje są coraz bardziej, bo coraz bardziej widzę, że to jest najważniejsza rzecz do życiowej satysfakcji i życiowego sukcesu. Nie ma nic innego ważniejszego tak naprawdę. No dobrze, to pozwolisz, że ja też się przedstawię. Nazywam się Aneta Stanowska i na Jacka trafiłam z 15 lat temu, podczas jakiegoś szkolenia na WSB. Tak. I pamiętam, że to było niesamowite dla mnie. To był akurat temat dotyczący realizacji marzeń i otworzyłeś mi mocno oczy wtedy. Więc jestem ciekawa, co dzisiaj się zadzieje podczas tej naszej rozmowy o relacjach. Dziękuję. Jeżeli będę Wam mógł troszeczkę pomóc otworzyć przynajmniej jedno oczko, to uznam to za sukces. Okay. A Wy nastawcie się na to, że być może rzeczywiście warto te oczy i jeszcze szerzej nieco otworzyć. To czym dla Ciebie są relacje? O, na to pytanie nie byłem przygotowany. Ja zdefiniowałem w mojej książce Wyprawa po osobistą moc miłość. Miłość, czyli pozytywne przekazywanie, świadome przekazywanie pozytywnej energii. Więc z tej definicji wyciągnę, że relacje to są miejsca, te przestrzenie pomiędzy dwojgiem lub więcej ludzi, gdzie świadomie przekazujemy sobie pozytywną energię. Często niestety negatywną, ale mamy nadzieję. Obie strony, przynajmniej na początku, mają nadzieję, chyba że są psychopatami, mają nadzieję, że będzie tej energii jak najwięcej i w związku z tym w tej relacji osobistej czy będzie rosła miłość, a w relacji biznesowej będą rosły wyniki, rezultaty, satysfakcja i tak dalej. Fajnie, czyli to jest takie miejsce styku pomiędzy ludźmi. Tak, tak. I w jednej z moich szkół coachingowych, bo skończyłem ich bardzo dużo, jest takie powiedzenie, że relacja to jest jakby trzecia osoba w relacji. Jesteś ja, ty i jest relacja. I traktuje się i pracują coachowie, którzy pracują nad relacją, pracują z tą relacją. Nie aż tak bardzo z jednym lub drugim, bo ta relacja jest czymś więcej, może nas jakby rozwinąć, wzmocnić do kwadratu albo do sześcianu, kiedy ta relacja istnieje. I w jeszcze innej szkole coachingowej jest tak, że my się rozwijamy tylko i wyłącznie w relacjach, co było dla mnie takim zaskoczeniem, bo może się wydawać, że możesz siedzieć za komputerem, brać jakieś online kursy i się rozwijać. No nie, według nich. Według nich tylko kiedy to ta twoja wiedza, doświadczenie, talenty spotkają się na gruncie relacji, tylko wtedy to ten kwiat potencjalny może zakwitnąć i coś ciekawego może się stać, ważnego. Fajnie. Podoba mi się ta teoria. Fajnie, mi też. Ale jeszcze bym wróciła do tej pierwszej teorii. Odnośnie, trochę sobie tak wyobrażam to na zasadzie takich trzech kółek. Że jedno to jestem ja, drugie to jest ta druga osoba i że jest trzecie, które tworzymy razem. Tak, i tutaj mówimy o myśleniu systemowym, prawda? Że to jest system, że relacja dwie osoby i więcej, to już jest jakiś ludzki system. System emocji, myślenia, przekonań, wizji, tożsamości i tak dalej. I patrzymy na to jak na system, na tą relację, prawda?
Ja bym teraz mi przyszło do głowy, że to jest taki, że ta trzecia osoba to jest taki duch święty relacji, nie? Czyli to jest ten system, który tym wszystko kieruje, i mówimy nawet o tym, że relacja ma swoje własne potrzeby i relacja ma własną wizję i własną misję do spełnienia. To jest bardzo ciekawe. Tylko trzeba być na tym trochę otwartym, żeby dotrzeć do tego punktu, to trzeba być otwartym. Ale myślę, że to chyba zakłada, że jesteśmy już na jakimś głębszym poziomie relacji, jak ty to widzisz? To znaczy, nawet jeżeli nie jesteśmy na tym poziomie głębszym, to nadal ten system relacyjny istnieje i nadal są pewne procesy w relacjach, które są studiowane. Najsłynniejszym takim studio czy instytutem, który to bada, jest Instytut Laboratorium Miłości w Seattle, Johna Gottmana, gdzie bardzo mocno obserwują doświadczalnie te, co się dzieje w relacjach, chociażby w ciągu 5 czy 10-minutowej rozmowy. Okej, okay. Pamiętam rzeczy, o tych toksynach, tak? Rozmawiamy? Stąd te toksyny relacji. No dobrze, to dla osób, które nie spotkały się jeszcze właśnie z tymi toksynami, to opowiedz nam trochę o tym. To znaczy, chciałem mówić o czymś innym, czyli o tym, co można zrobić, ale toksyny o tyle są ważne, że warto się im przyjrzeć, żeby zobaczyć, co robimy źle i czego należy unikać. Chociaż to nie jest takie łatwe. Gottman i jego cały zespół, łącznie z jego żoną, którą na pewno tu trzeba wspomnieć, bo to chyba najważniejsza relacja w tym instytucie, robili 5-minutowe rozmowy pomiędzy parami. Początkowo to były pary małżeńskie czy partnerskie, potem to też były pary biznesowe. I na podstawie tych 5 minut byli w stanie określić, czy te osoby się rozejdą w ciągu następnego roku, czy nie. Z dokładnością do 85%. Jeżeli chodzi o 10-minutowe rozmowy, to byli w stanie potem przewidzieć, że w ciągu roku ta para się rozpadnie na 90-kilka%. Także no coś ci ludzie wiedzieli, coś pokazywali. I oni to tak robili, że podczas tej rozmowy, oczywiście ta rozmowa była nagrywana, byli liczni obserwatorzy i ci obserwatorzy badali 65, z tego co pamiętam, różnych emocji i zachowań w czasie tej rozmowy, zwykłej rozmowy na temat jakiś ważny dla tej pary. I na podstawie tych zachowań i emocji zaczęli je analizować i zobaczyli, co tak de facto wpływa na pogorszenie relacji najpierw, a potem co na polepszenie. Na ten temat oczywiście oni napisali kilka książek, także zapraszam do tych książek. Jest jedna książka specyficznie na temat małżeństw i par tego typu. I wyszło im, że są takie 4 najgorsze zachowania, które wynikają z postaw, czyli pierwszym zachowaniem to jest krytykowanie. Drugie zachowanie, które jest odpowiedzią na krytykowanie, to jest bronienie się. Taka postawa obronna, że ja nie chcę tego słuchać. Wcale nie ja, to ty! A ta osoba, nie, to ty, nie, wcale nie ja, to ty jesteś winny, czyli zrzucanie winy na siebie nawzajem, czyli to krytykowanie z tym bronieniem, co bardzo często występuje na różnego rodzaju spotkaniach, rozmowach, jak ja w firmach pracuję, to bardzo często jesteśmy w tym. No i dwie jeszcze gorsze takie toksyny to stonewalling, czyli stawianie muru. Czyli ja już z tobą nie będę rozmawiał. I ludzie stawiają mur na kilka godzin, na kilka dni, albo na całe życie nawet. No i oczywiście to rozbija relacje i pogarda. Pogarda jako najsilniejszy ten czynnik. Potem były całe badania na podstawie których można było zobaczyć po mimice twarzy, jaką masz emocję, łącznie z pogardą. Także tego można się nauczyć i to już jest wyższa szkoła jazdy, ale no przynajmniej nam pomaga rozumieć, co zrobić, żeby kompletnie tej relacji żeby nie wchodzić nie zniszczyć. W takie zachowania. Natomiast dla przykładu powiem, co było takim jednym z najwcześniej odkrytych zachowań pozytywnych. To jest tak zwany po angielsku repair bit, czyli próba naprawy. Czyli na przykład ktoś cię krytykuje, że źle zrobiłaś, a ta druga osoba mówi,
Wiesz co, może i źle zrobiłam, ale spróbujmy tak pogadać, żebyśmy znowu byli w dobrym nastroju, na przykład, nie? Czyli to jest takie niekoniecznie przeproszenie, ale zachęcenie do pozytywnej współpracy. No i często jest bardzo, i te pary, które miały najwięcej tych repair bidów, czyli tych zaproszeń do unormowania relacji, poprawy, one bardzo dobrze sobie jakby radziły, bo się nauczyły, to jest jedna z technik, którą uczymy na tym coachingu, jak to robić, żeby jakby oddalać te toksyny, a przybliżać pozytywne rzeczy. Czyli tak naprawdę mówisz o takiej współpracy i o tym, żeby wychodzić z jakiegoś trudnego momentu, z jakichś trudnych chwil czy emocji, coś, co będzie budować. Tak, i tutaj to chodziło o to, że to jest moment, kiedy jedna z tych osób zdecyduje się to zaproponować. Zdecyduje się zapomnieć tego, co jest złe i zaproponować, to słuchaj, zróbmy coś, żeby było fajnie. Nie? Albo okej, okay, jest tak, jak jest, przyznaję, może nie zrobiłam najlepiej, ale chciałabym, żebyśmy mieli fajną relację w tej chwili, żebyśmy coś fajnego zrobili, żebyśmy to jakby, żeby to odeszło. Albo na przykład repair beat, może być, to słuchaj, to porozmawiajmy o tym głęboko, weźmy sobie trochę czasu, napijmy się kawy, spokojnie o tym porozmawiajmy, żeby to rozkminić, tak, żebyśmy siebie nawzajem dobrze zrozumieli. Tak, to jest przykład repair bidu, nie? Albo nawet to może być słowo. Kochanie, ale ja jestem tutaj, jestem gotowa dla ciebie, no, coś takiego fajnego. No właśnie, a co ty uważasz, że jest taką esencją budowania fajnych, zdrowych relacji? Ja dzisiaj sobie robiłem taki konspekt do tego podcastu i wypisałem cztery, z tych czterech wyszło sześć rzeczy i może o nich powiem. Może łatwiej będzie, że wypowiem wszystkie, a potem po kolei przejdziemy przez nie. Więc uważam, że to jest tak zwane przymierze partnerów, o tym za chwilę trochę później, że musi być umowa, nie pisana i pisana, ale bardzo wyraźna umowa, co my nawzajem chcemy, co ja chcę, co ty chcesz, jakie są moje potrzeby, jakie są twoje potrzeby, jakie są nasze charaktery, co zrobimy w wypadku kryzysu, jak będziemy rozwiązywali problemy. Musi być umowa, bo bez tej umowy jest po prostu zabawa w ciuciu babkę i w ciemno. Bo my naprawdę widzimy, szczególnie na początku relacji, bardzo mały procencik człowieka, kim on jest i w jaki sposób będzie się zachowywał w przyszłości. Szczególnie, że zakłada wtedy tą fajną maskę, bo chce tą relację nawiązać i ją rozpocząć. Także nic nie widzimy. Czyli potrzebujemy się umówić na różne sytuacje. Potrzebujemy się umówić, bo jeżeli się nie umówimy, to na pewno będą problemy. No, na przykład w biznesie to bardzo widać, są całe te umowy, spółki i tak dalej, i tak są problemy. Ale jeżeli umowa jest szczera, otwarta i prawdziwa, to szansa, że one wystąpią, jest mniejsza. Plus nie mówimy o jednej umowie na całe życie czy na cały projekt partnerski, tylko mówimy o powtarzającej się umowie, bo wychodzą różne rzeczy i musimy się na nowo umawiać. Plus my się zmieniamy i sytuacja się zmienia. Ale powiedziałeś fajne hasło, przy którym chciałabym się na chwilę zatrzymać. Projekt partnerski. Fajnie to brzmi w ogóle. Uważam, że warto to, pomimo całego romantyzmu i całej tej różnej otoczki jakby ludzkiej, to warto to potraktować jako projekt, ponieważ wtedy będziemy mieli to jakby trochę bardziej pragmatycznie ułożone. To nie jest wszystko, ale to jest element, którego bardzo często brakuje i który powoduje różne problemy we wszystkich relacjach. No okej, okay. Powiedziałeś o jednym obszarze, o tej umowie i o takim dogadaniu się na różne warunki. To co jeszcze byś dodał z tych czterech czy sześciu obszarów, które ci się później wyklarowały? Druga taka rzecz, to ja jestem i bardzo wdrażam w firmach tak zwanych purpose buddies, czyli partnerzy w misji. Jest bardzo trudno ze sobą być partnerem we wszystkim. To jest często niemożliwe, bo nie mamy ochoty, możliwości, nie mamy talentów do pewnych rzeczy. Więc trzeba się umówić, co jest misją naszej relacji, albo jakie są misje naszej relacji. Może być ich kilka, ale też mieć jakby kategorie ważności, na przykład rodzina, czyli para małżeńska, czy niemałżeńska, może się umówić, ok, dziecko jest numer jeden.
na tym etapie przez kolejne 3 lata dziecko. Jest misją numer jeden. Nie? Numer dwa może być, że nasze osobiste sukcesy w naszych pracach, prawda? To może być numer dwa. Nie? Numer trzy to może być nasze hobby, że każdy z nas chciałby do pewnego stopnia mieć to hobby. Nie? I zobaczcie, już teraz jest to uporządkowane. Jeżeli przychodzi jakaś decyzja, no to okej. Okay. Patrzymy na hierarchię. Patrzymy na hierarchię ważności. To nie znaczy, że zawsze dziecko musi być najważniejsze, bo wtedy możemy zgłupieć i zwariować. Nie? W tej hierarchii musi być też równowaga. Czyli powiedzmy, jeżeli można to nawet rozpatrzeć procentowo, jak w biznesie. Ile czasu na dziecko? Dobra, mamy 6 godzin pomiędzy pracą a nocą. No, to na dziecko na przykład dwie, nie? 2 godziny czy godzina na ułożenie naszej relacji i na kultywowanie naszej relacji i godzina na hobby na przykład, które możemy mieć osobne na przykład, nie? Także my ogólnie w tych Purpose Buddies, czyli partnerach misji, dbamy o to, żeby te nasze misje, które wynikają z naszych potrzeb i naszych jakichś marzeń na przykład też, żeby one były spełniane, bo inaczej będziemy nieszczęśliwi. No i tak sobie wyobrażam, że jak długo jesteśmy nieszczęśliwi, jak nie potrafimy poukładać sobie tego, przegadać sobie tego, no to z tego też się bierze frustracja. Tak, i mogę dać bardzo typowy, bardzo przykład taki, który trochę jest wstydliwy też jednocześnie dla wielu ludzi. To jest wielu ludzi na przykład, dla nich najważniejsze w relacji to jest cały obszar przytulania się, bycia ze sobą, słuchania się, iskania się, wszystkich takich rzeczy. I to dla nich jest intymność, prawda? Rodzi się dziecko i na przykład najczęściej matka ma tą intymność z dzieckiem. I 100% jest skoncentrowana na dziecku i jest mnóstwo tam intymności, a ojciec, który przychodzi z pracy, to tak czasami nie ma dostępu do tego, nie? I teraz mamy kobiety, które tylko to będą robić, tylko będą z dzieckiem i faceta, że tak powiem, odstawią na bok. Facet ma zrozumieć, to jest dziecko, taka jest priorytet i tak dalej, ale ten facet usycha, po prostu wszystko mu usycha, całe usycha, nie? Ja to mówię z punktu widzenia faceta, nie? I dobrze, więc ta kobieta musi powiedzieć, dobra, ja tutaj z dzieckiem byłam 2 godziny, teraz czas na męża czy na partnera, okej. Okay. Teraz tego, co ci jest potrzeba, może go zapytać. Albo może powiedzieć, dobra, dołącz do nas z dzieckiem i poiskajmy, poprzytulajmy się razem. Też jest opcja, prawda? To nie musi być tak, że to wszystko jest osobno. To można robić w trójkę też. Trójkąt mąż, żona, dziecko, nie? To jest bardzo dobry trójkąt, taki fajny trójkąt. Natomiast jeżeli ta osoba tego zupełnie nie rozumie, to ta drugi partner może się oddalać. Partnerstwo biznesowe, ale też... tylko przykład Dobra. Krótszy może, partnerstwo biznesowe. Jest dwóch partnerów, robią pieniądze, nie? Ale jeden ma potrzebę takiego gadania blisko, żeby być, żeby się nakręcać nawzajem i tego jest coraz mniej, bo firma rośnie i oni są coraz dalej od siebie, coraz mniej mają czasu dla siebie. No i jeden zaczyna mu to nie pasować, pieniądze, ale to nie jest jego główny cel. On chciałby być w fajnym partnerstwie, a tego już nie ma, nie? I odchodzi, są problemy, i są walki i tak dalej. Także nie można z wszystkiego sprowadzać do biznesu albo do jakiejś innej misji, typu mamy dziecko, nie? To trzeba spróbować to zbalansować. Ale też myślę, że ważny obszar to jest to, że to może się zmieniać i to się zmienia tak. Też. Każdy rodzaj relacji się zmienia, bo my się zmieniamy. Tak. Więc żeby robić te punkty styku co jakiś czas chyba takie tak, sprawdzanie chociaż bym tego? Powiedział, że w podstawowych potrzebach to my się aż tak mocno nie zmieniamy. Nie? Musimy zjeść, musimy się przytulić, musimy mieć uznanie, docenienie przez partnera i tak dalej. Te podstawowe pytanie, no ja pracuję metodą human-centered coaching, human-centered leadership, human-centered approach, czyli coaching, czy leadership nastawiony na człowieka, prawda? I ten człowiek, on się troszkę zmienia, ale w podstawowych rzeczach, które bardzo często są niezaspokojone, on się praktycznie nie zmienia. Pozostaje człowiekiem, albo wręcz bym powiedział, pozostaje ssakiem, który ma bardzo podstawowe potrzeby, których nie da się ominąć, inaczej jest po prostu nieszczęśliwy. No dobrze, a jakie jeszcze są obszary w tej twojej esencji relacji? Więc te dwa obszary, czyli przymowa, umowa partnerska i partnerzy w misji, one się jakby pokrywają.
Ja bym powiedział, że jest cały obszar tego budowania zaufania, czyli biorąc pod uwagę, że w naszym społeczeństwie zaufanie jest bardzo niskie, my musimy powoli budować zaufanie, żeby móc być wobec siebie coraz bardziej szczerym, coraz bardziej otwartym i wyjawiać coraz głębsze rzeczy. Inaczej ta relacja się nie rozwija. I no nie przestajemy czuć, nie? Czyli musimy się cały czas uczyć, nie? Czyli to budowanie zaufania służy do tego, żebyśmy się uczyli i rozwijali, a jednocześnie wtedy jest bezpieczniej w całej tej relacji. Uczymy się od siebie nawzajem różnych rzeczy i uczymy się siebie, siebie nawzajem i siebie w tej i siebie relacji. Samych, siebie w relacji i siebie jacy jesteśmy sami, bo relacja jest najważniejszym lustrem, w którym się tak przeglądamy. To lustro nas na wiele sposobów informuje, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, w którym kierunku możemy się zmienić, jakie wyzwania jeszcze są przed nami, a jakie już opanowaliśmy. Czyli relacja jako lustro i ciągłe budowanie zaufania z tym lustrem, bo to lustro będzie coraz bardziej krystaliczne, jeżeli będzie miało do nas coraz większe zaufanie, coraz bardziej będzie przezroczyste i coraz bardziej więcej będziemy widzieć. I nagle się okaże, że jesteśmy w innym świecie. Ja to nazywam rajem. Rajem relacyjnym. I to jest mój cel, do którego dążę sam, ale chciałbym tą drugą osobę zawsze do tego raju zaprosić. To jest dopiero raj. On nie musi być gdzieś tam w niebie, gdzie nie wiadomo, czy to jest, czy nie jest, ale tu możemy stworzyć raj. No dobrze, to jak budować to zaufanie? Tutaj kilka takich punktów mam. Jedno to człowiek pozostaje człowiekiem i jest generalnie, większość z nas jest bardzo wrażliwa na krytykę i na te toksyny, o których mówiłem, więc różne elementy doceniania tutaj są super ważne. Od takich elementów słownych, ale nie dla wszystkich słowa są najważniejsze, jest słynna książka Pięć języków miłości. Bardzo polecana książka i bardzo prosto można zobaczyć. Tak, myślę, że bardzo obrazowo pokazuje, jak proste mechanizmy mogą ułatwić życie, kiedy znamy nawzajem te swoje języki, nie? Tak, i tam jest pięć języków. Jednym z nich jest dawanie prezentów. I na przykład dla mnie dawanie prezentów nigdy nie było jakimś językiem do mnie specjalnym, bo no, mam taką historię rodzinną z prezentami, że nie bardzo, nie? Że prezenty to tak. Ale różne inne języki miłości, mówimy o właśnie chwaleniu, docenianiu, dotykaniu, jakie tam jeszcze? Dobry mówię? Czas. Dobry czas, wspólnie spędzony czas i wzajemne usługi, nie? Także wiesz, w skrócie, możesz do mnie powiedzieć cudowne rzeczy, ale zaproponuj mi masaż i będzie coś zupełnie innego, nie? Czy nawet dotknięcie. Także i każdy ma to inaczej, ale jest super ważne nie kierować się własnymi potrzebami, bo człowiek jest inny. Nie rób drugiemu to, co tobie miłe, tylko rób drugiemu to, co jemu jest miłe. A każdy ma inaczej. Do tego też potrzebujemy pogadać, dowiedzieć się, poznać się. Częściowo możemy wyczuć przez dobrą obserwację. To jest dużo jest dobrej obserwacji, a rzeczywiście czasami warto pogadać. Z tym, że na naszym poziomie cywilizacyjnym ja bym powiedział, że bardzo często w gadaniu nie pokazujemy wszystkiego i że dużo jest pomiędzy słowami, co warto obserwować, czuć, eksperymentować troszeczkę i patrzeć, jak ta osoba reaguje. To jest związane trochę z ryzykiem czasami, nie? Z jakim ryzykiem? Ryzykiem no, pokazania powiem, siebie? Powiem ci coś, nie? Może być dosyć sztywna jedna osoba, a druga może mieć ochotę na większą grę, nie? I ta osoba może mieć blokadę, żeby zrobić z nią coś takiego, poruszyć, nie? Na przykład złapać na ręce i pobiec i wiesz, i coś fajnego, i tak przytulić mocno i tak dalej, ale się kryguje, bo nie wie, czy ona jest na to gotowa i tak dalej, nie? Więc można o tym gadać, ale ta osoba niekoniecznie ci to powie, nie? Można w Ale to gadanie to czasami zrobić. Jest tylko z głowy, nie? Tak, a to chodzi tak, o tak, też tak. jakąś lekkość, spontaniczność, tak, tak. o słuchanie serca. No dokładnie. I posłuchać serca i czuję, że ta osoba chce, żeby tak ją mocno ścisnąć, nie? I ją ściśnie, że ona... nie?
Ale my tego się bardzo boimy, niestety, w tej cywilizacji. Bliskości w ogóle. Tak, a i poza tym bliskość jest jakby rugowana z życia publicznego, bym powiedział, coraz bardziej ze szkół, bo ma swoje niebezpieczeństwa, jeżeli ktoś ją źle wykorzystuje. No ale w relacjach też może być tak, że no, słyszymy o tych białych małżeństwach i tak dalej, nie? Horror, przepraszam. Być może czasem, może się umówili na to, co? Może mieli dobre umowy i no właśnie, nie mają wracamy takich potrzeb. Do tego tematu pierwszego, nie mają który takich mówiłeś. Potrzeb, no właśnie, więc. Umowa. Więc umowa i w tej umowie najważniejsze są potrzeby. Czyli mamy misję, co chcemy osiągnąć, chcemy mieć dom. Chcemy mieć gniazdo wspólne, nie? Chcemy wspólnie uprawiać jakieś sporty i się tego. Musi być klarowna, jaka to jest umowa, bo najczęściej jest tak, że jedna osoba już coś planuje, że tak będzie. Na przykład częściej w przypadku kobiety, że będzie dziecko, nie? A faceta, ja chcę się z tą kobietą bawić, kochać i robić różne rzeczy. No, ale wiesz, a już jest plan, będzie dziecko, nie? Po drugiej stronie, ale ten plan nie jest wyrażony zbyt mocno. Nie? Także... No właśnie, więc jak jesteśmy tylko w tej strefie fantazjowania, jak to cudownie będzie, jak będziemy na przykład razem, to cudownie dla ciebie, a cudownie dla drugiego człowieka może być o czymś innym. Natomiast zaprogramowanie tego, jak mówiliśmy o coachingu, czyli rozmawiamy właśnie najlepiej z trzecią osobą, typu mediator, coach, terapeuta, ktoś taki, to można to rozpisać na kartce, na obrazie, na rysunku i powiedzieć: dobra, wiesz co, za 2-3 lata ja chciałabym to, w tym kierunku pójść, nie? On powie, za 2-3 lata to, nie? I zaczynamy to próbować złożyć całą tą układankę, bo to nie jest prosta układanka. Jednocześnie ta trzecia osoba może tak, ona pilnuje tego, żeby jedna z osób nie miała przewagi, między innymi. Czyli jest bardzo często w tych parach, że jedno zakracza, a drugie jest grzeczniejsze i się tam zgadza, ale po cichu planuje coś innego. I to już jest prawie zdrada, powiedzmy. Jeżeli jedna osoba planuje coś innego w stosunku do tego, co się umówiliście, no to jest prawie zdrada. Na razie to jest, kiedy się ludzie nie umawiają, kiedy myślą, że ten drugi się domyśli albo że samo się ułoży, nie? No, w tych czasach to się coraz mniej ludzi domyśla, bo jest coraz trudniej się domyślić, bo mamy coraz więcej tych potrzeb i możliwości. Więc... I opcji w ogóle na sposób życia, tak, prawda? Tak. I różnych propozycji, które są z internetu, od przyjaciół. Mamy tysiące różnych propozycji. I jak ktoś się, powiedzmy, znudzi byciem w tym parze, to może zacząć być otwarty na różne inne propozycje, nie? Więc wracając do tego budowania zaufania, to jest docenianie wizji, docenianie zaangażowania, docenianie różnych rzeczy, które ta osoba robi lub jaka jest po prostu, podtrzymywanie i podsumowywanie dobrych rzeczy, które się dzieją, dobra praktyka, minimum raz na tydzień powiedzieć sobie po 5 rzeczy, które druga osoba ci zaimponowała, podekscytowała, zrobiła dobrze, z których się cieszysz i tak dalej. Czyli wtedy automatycznie to docenienie następuje, bo ta osoba często zauważy to, czego ty w ogóle nie zauważyłeś albo nie zauważyłaś, prawda? Dbanie o siebie, to w poprzednim podcaście było, że my musimy sami być mocni, zrównoważeni i tak dalej, żeby wnosić do relacji ten spokój, tą odwagę, tą szczerość. Mieć energię chyba na tą energię, prawda? No, na samym początku energię, czyli my musimy dbać. No numer jeden to jest numer zero, ja to mówię, zadbaj o swoją energię, żebyś wchodził do domu pozytywnie. Zauważcie, ja na przykład, i to nie tylko ja, mam taką taktykę, że jeżeli idę do klienta, żeby sprzedać, to ja się super nastawiam energetycznie albo przed sesją, żeby mieć mnóstwo pozytywnej energii dla tej osoby po drugiej stronie, nie? I teraz pytanie, czy ty wracając do domu, czy do swojego partnera, gdziekolwiek on tam jest, czy ty poświęcasz chwilę czasu na przygotowanie się, na wypoczynek, żeby mieć tą super energię, że wracasz i nakręcasz tą relację zamiast ją burzyć? Obawiam no właśnie, się, że czy nie. Wchodzimy do domu i w końcu odsapniemy, tak. I w końcu stwierdzamy, już nie muszę się starać. Tak. I tak naprawdę nie wkładamy właśnie tej energii życiowej jeszcze w budowanie tej relacji, no bo tak. Dom, praca, obowiązki, ogarnięcie tego wszystkiego. Więc dobrą praktyką jest, żeby pomiędzy, i kiedyś to było łatwiej, pomiędzy pracą a domem mieć taką przerwę. No, niestety to może być w samochodzie, lepsza przerwa jest spacer czy rower, prawda? Albo rozmowa z jakąś jeszcze przyjaciółką, czy kimś, kto
jest fajny dla nas i kto nam da dobrą energię, albo chwila medytacji, coś, co nas pozytywnie energetyzuje i dopiero warto wejść do domu później 15 minut, ale w dobrej Z innym energii. nastawieniem. Ale w dobrej energii. Sobie myślę, takie to proste z jednej strony, a z drugiej strony, no, my chyba zapominamy często o tych prostych rozwiązaniach i o tym, że ten związek, te partnerstwa, potrzebujemy je podlewać, dbać i też wkładać w to wszystko energię. Więc właśnie wracamy do tego, że naszym największym obowiązkiem dla relacji jest utrzymywać swoją energię w jak najlepszym stanie, prawda? Więc i tutaj są bardzo ważne decyzje, które my musimy podjąć w pewnym momencie rezygnacji z pewnych rzeczy. Ja dam akurat przykład z mojego życia, mi tutaj wrócił, nie? Byłem prezesem pewnego klubu i to wymagało dużo różnego zaangażowania, różnej energii i w pewnym momencie też ożeniłem się, nie? I wtedy na mnie przyszło jakby z góry, no chyba trzeba zrezygnować z tej prezesury, to spełnia moje ambicje i tak dalej, ale ja już nie mam czasu na to. Ja teraz poświęcę się budowaniu tego małżeństwa i zrezygnowałem z prezesury, nie? Podobna rzecz była, jak było moje dziecko, nie? Byłem bardzo zaangażowany tam wchodzenie na różne warsztaty i tak dalej, różne medytacje i tak dalej. Urodziła się moja córka i stwierdziłem, dobra, teraz jest czas, żebym medytował z i nad moją córką, a nie chodził na medytację, żeby potem to jakoś przynieść do domu i być może to poprawić. Nie, byłem w stanie już w tym momencie po prostu tu i teraz z czegoś zrezygnować. Czyli największa sztuka to jest, żeby utrzymać tą energię, to jest rezygnacja z różnych projektów, których jest najczęściej w naszym życiu ze względu na nasze rozbudzone ambicje za dużo. Czyli... Ale też wyważanie tego, co jest dla nas tak naprawdę istotne i ważne. I co jest istotne, nie? Bo w pewnym momencie, no ileż możesz prezesować i jakie to jest ciekawe? Fajne, ciekawe, może być fajne i może spełniać pewne twoje potrzeby, ale jest czas na innych. Też inni powinni to robić w jakiejś organizacji. Ale w kontekście tego zaufania przychodzi mi jeszcze do głowy takie hasło dowożenie, że my tego zaufania się uczymy i pracujemy sobie na to zaufanie. I jak jeden, drugi, trzeci, piąty raz ta druga strona ma poczucie, że to, na co się umówiliśmy, spełniamy, no to tutaj to zaufanie i ta głębokość relacji może pójść. No więc tu wracam do tej umowy partnerów, przymierza partnerów, kiedy my się na coś umawiamy i to nie jest tak w powietrze, tylko my to robimy i my się sprawdzamy i rozliczamy z tego, nie? No ale bez to przesady, na zasadzie na żeby przykład nie było jak w księgowości. Zebrań jakichś rodzinnych? Nie, no, tak. Zebrań pary, nie? Tak jak mówię, pary. I jak są dzieci już, które już są w stanie, ale to od bardzo małego wieku, zebrań rodzinnych i sobie mówimy nawzajem, co dowiedzieliśmy, co nie, dlaczego, próbując się zrozumieć, dlaczego nie dowiedzieliśmy i wspólnie próbujemy znaleźć rozwiązania. I jak ktoś pięknie powiedział, rozwiązanie i są w ogóle całe warsztaty na ten temat i całe różne metody, dwójka zawsze będzie kreatywniejsza i zawsze lepiej wymyśli zawsze, i to do kwadratu niż jeden człowiek. Więc nie polegaj tylko na sobie, tylko jeżeli jesteś w relacji, to polegaj na tej relacji i wspólnie wymyślajcie najlepsze rozwiązania dla siebie. I to ma jeszcze taką zaletę, że jeżeli to rozwiązanie wymyślicie wspólnie, to oboje będziecie czuć się jako właściciele tego rozwiązania i nie będziecie narzekać, że że partner wam narzucił. Albo nie? Że to nie to był źle dobry zrobił, pomysł. Że to nie był promysł i zrzucać na sobie wzajemnie. I obwinianie wtedy może pięknie wejść do tej Więc relacji. Jeżeli wspólnie to wymyśliliście naprawdę, ale to jest sztuka i to naprawdę, moim zdaniem, to trzeba przejść szkołę coachingową, żeby w ogóle dojść do tego, chyba że się ma naturalny talent, tacy ludzie bywają. To jest sztuka, bo my nigdzie nie jesteśmy tego uczeni. No, w szkole jesteśmy uczeni słuchania autorytetów, pracy też najczęściej. W rodzinie to różnie tam bywało, więc my nie wiemy w ogóle, jak to robić. To jest bardzo trudna sztuka i muszę wam powiedzieć, że w mojej pracy z organizacjami to też idzie dość trudno, po grudzie, żeby to rzeczywiście miało miejsce. Nie? Ale z kolei doświadczyłem w różnych ruchach, grupach coachingowych i tak dalej, jak to może być piękne i absolutnie zmieniać całe życie
I w ogóle poczucie bezpieczeństwa, bo wtedy też jest poczucie bezpieczeństwa wynikające z tej umowy, No i też którą macie. przynależymy wtedy do danej I grupy, tak do jak danego powiedziałaś, zespołu, jak do danej przynależymy, pary, to czujemy prawda? się lepiej i żyjemy dłużej, No nawet badania są robione na ten temat, że prawda? średnia długość życia jest 15 lat dłuższa, kiedy przynależymy i kiedy właśnie nie żyjemy jako samotnicy. Dokładnie, dokładnie. I tutaj jeszcze taki punkt ważny, który gdzieś jest tam, to są problemy, które występują, które ja widzę, to jest tak zwany monofokus. Próbujemy mieć wszystko w jednej relacji, tej osobistej. Próbujemy mieć prawie wszystko. Czasem nawet pracujemy razem, co jest dużym niebezpieczeństwem. Zdarza się to, ale to Że jest. mamy chyba taką wizję, że ta jedna osoba, Osoba jak już nam na da nią trafimy, wszystko. to ona nam po prostu da wszystko i zaspokoi wszystkie nasze Tak, nawet potrzeby. dobrą metaforą jest ten książę na koniu, który nas wyzwoli z tego zamku i już wszyscy będziemy do końca szczęśliwi. I tak wyglądają wszystkie bajki, słuchajcie. Te bajki nas, że tak powiem, wykańczają w ten Zepsuły sposób. nam w ogóle Tak. podejście do życia. I bardzo często jest tak, że ta kobieta czy ten facet próbuje uzyskać wszystko od tej drugiej strony, ale nie, no jest bardzo wiele rzeczy, których nie powinieneś nawet chcieć żądać od swojego partnera, bo to musi być załatwione z kim innym. Czyli na Ale ja sobie przykład bliskim myślę. przyjacielem, przyjaciółkami, ale takimi prawdziwymi, gdzie rzeczywiście możesz poważnie porozmawiać. Czasem jest to ciotka, matka, mentor jakiś, no różne osoby, które dają ci tę inspirację spoza tego związku. Myślę, że to jest bardzo zdrowe to, o czym mówisz, a jednocześnie też zauważam czasami, szczególnie wśród kobiet, że łatwo jest jakoś tak się scalić, zlać, zawiesić trochę na szyi w przypadku partnerstwa, no ale wtedy już nie do końca mówimy o partnerstwie, bo wynika to z naszych kompleksów, z naszej historii, z relacji, jakie rodzice budowali. Że właśnie nie mamy tego swojego życia. To ja opowiem małą historię, którą ostatnio słyszałem. Żona, 20 lat małżeństwa, i w pewnym momencie mąż oświadcza: ja już ciebie nie kocham. Nie? I teraz, no straszny facet, Jezus Maria, nic, nie było żadnych śladów, nic, 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 ale on nie był w stanie tego wypowiedzieć. Ale najczęściej to jest, że on czuje coraz więcej ciężaru, coraz więcej ciężaru. Odpowiedzialności też. Tak. I szczególnie jeżeli kobieta rzeczywiście się rzuca mu w ramionach kompletnie z całą swoją wagą i z wagą z wszystkich swoich problemów i wszystkie te ciężary na tego męża, a coraz mniej tych unoszących emocji, doświadczeń i sytuacji, nie? I no i ten ciężar jest taki, że ten gość po prostu pęka w pewnym momencie i koniec, no, jest koniec, jest koniec. Oczywiście widać, że te osoby się nie komunikowały za dużo, nie rozmawiały, że wstydziły się tego, że jest coraz gorzej. Miały nadzieję, że może się poprawi Samo. i ta nadzieja była znowu na jeszcze jeden rok. No może w przyszłym roku się poprawi, no może jak skończy ten projekt, może jak przestanie być tym szefem, może jak coś, coś. I się my karmimy fałszywymi nadziejami zupełnie, fantazjami fałszywymi i nic się nie zmienia i w pewnym momencie następuje pęknięcie po prostu. Ciężar jest zbyt duży w stosunku do tego, co nas unosi, i toniemy, no po prostu toniemy. I wtedy mówi się zdrada, 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 to już jest sama końcówka tego, co Relacji. było źle, no, wcześniej. Trudne sprawy, trudne, No, no trudne. właśnie, poczułam nawet ten ciężar. No, poczułaś ten ciężar, więc Poczułam nie ten ciężar, możemy poczułam obciążać winę drugiej tego. osoby całym swoim ciężarem. Tak? Musimy mieć harmonię między swoją energią, którą dajemy, a ciężarem, którym obciążamy. Nie? Najlepiej było, gdyby tego ciężaru było jak najmniej, ale im więcej mamy lat, to często mamy coraz więcej tego ciężaru. No ale ten Dajmy. ciężar to są zobowiązania jakieś finansowe, kredytowe, zobowiązania wynikające z pracy, obowiązków życiowych, domowych, Tak, to pracowniczych. najprostsza rada z większości tych poradników małżeńskich jest jaka? I to wcale nie jest głupia. Jeden dzień w tygodniu macie swoją date, spotkanie, czy jak to randkę się nazywa, prawda?
jeden dzień w tygodniu, żeby tej lekkości nabrać, tej fajności. Skoncentrujcie się, przygotujcie, bądźcie wypoczęci, bądźcie fajni i tak dalej. Nie? No bo raz często na kwartał urlop, kochani, uciekać, nie z dziećmi, uciekać, ktoś musi wesprzeć te jednostki, może uciekać i bądźcie sami i kochajcie się. No. To jest jakoś totalne minimum, nie? A jeżeli nie robimy tego, no to co? No to jest coraz większy ciężar i tam gdzieś na horyzoncie jest jakiś kochanek, kochanka, albo w ogóle albo jakieś ktoś, kto inne da hobby. Zainteresowanie po prostu. Tak, jakieś inne hobby, coś i ten facet, dobra, ja już wolę chodzić na tą jogę niż siedzieć w tym domu, nie? Albo lepiej już w pracy siedzieć, bo tam coś ciekawego się dzieje, są ciągle jestem wyzwania. Jestem ważny, nie? Jestem potrzebny? Nie, jestem potrzebny, szef mnie potrzebuje i tak dalej, a tu w domu co? Zaraz krytyka, nie? No to przyjdę i się dowiem, że przyszedłem 15 minut za późno. Tak. A ja w tym czasie medytowałem, żeby mieć dobrą energię. Naprawdę. No. No właśnie, więc tak sobie myślę, cholera, to nie jest takie łatwe. Jakoś nie. To wszystko wyważyć. No to są takie naczynia połączone. Ja bym też powiedział jeszcze o jednym procesie, który prowadzi do wygórowanych oczekiwań i ten, które potem niszczą. To jest, że na etapie tego zakochania i na tym początkowym etapie te oczekiwania wzrastają i ta nadzieja i te marzenia o tym sukcesie tej relacji rosną tak szybko i jednocześnie rosną te oczekiwania, że będzie super, że już jest fajnie i teraz to już będzie super, że to mnie uratuje ze wszelkich moich problemów, o wszystkim innym zapomnę i po około 6-9 miesiącach całe to życie wraca i te ciężary wracają na swoje miejsce, no bo w końcu trzeba zacząć się pracą. Bo już zajmować, tam zaniedbaliśmy. A nie tylko tuleniem. Tak, no, pracą i innymi rzeczami trzeba się zająć i tymi zapomnianymi, więc człowiek wraca do pionu i nagle się orientuje, że te oczekiwania są za duże, ale jeszcze te oczekiwania wzmacniane są przez media, przez internet, przez koleżanki czasami, że mąż musi to i to, co, twój tego nie robi. Twój nie gotuje. Czyli porównujemy się i wypadamy gorzej. Tak, tak. I zawsze się porównujemy z tymi Jonesami tak zwanymi. I jak to wszystko zbierzemy, to po prostu jest nieogarnialne i sami sobie ciężar nakładamy na ramiona. Ja byłem w bardzo ciekawym warsztacie wielodniowym dla takich zaawansowanych coachów, gdzie jednym z koronnych ćwiczeń właśnie było to przeżycie całego życia w ciągu jednego dnia i metaforą dla małżeństwa to były takie liny, trzeba było nosić te liny i być związanym z nimi, nie? I człowiek czuł ten ciężar, nie? I teraz my musimy zrobić wszystko, żeby ten ciężar no, móc zdejmować unieść jakoś i zdejmować, ale też zastępować go różną, dawać energię, która powoduje, że ten ciężar nie jest taki strasznie ciężki. I tutaj przejdę do pewnej czwartej rzeczy, czyli my nie możemy być w postawie ofiary, bo postawia ofiary, czyli mi się coś należy, ja jestem pokrzywdzona, dlaczego mi nie pomożesz, ta postawa ofiary cię coraz bardziej zagłębia w siebie i coraz większy ciężar wywołujesz na innych, coraz większą presję na innych, żeby ci jakoś pomóc, nie? I ty obniżasz swoją energię. W postawie ofiary obniżasz swoją energię coraz i bardziej. Oddajesz odpowiedzialność też. Tak, o i coraz ciężej jest z tobą żyć. Jest coraz ciężej z tobą żyć, bo jesteś coraz większą ofiarą i człowiek ma ochotę jeszcze uciec. I bardzo często jest taka sytuacja u mężczyzn, ja z wieloma rozmawiałem, że on już jest na takim pograniczu, że już chce uciec, ale różne odpowiedzialności i tak dalej go trzymają. Ale najchętniej to już by dał nogi za pas i tak dalej, nie? I co wtedy robić? Jest pytanie, co wtedy robić? Ja i tu myślę, jest dziwne rozwiązanie. Tak? A kontrowersyjne. Dobra. Które, nie jest to moje rozwiązanie, ale to rozwiązanie bardzo mi przypadło do gustu i dużo o nim mówią, między innymi Estelle Perez, nie? Jak już masz dość, to powiedz, że masz dość i się oddal, wspólnie ustalcie, jeżeli się da, to wspólnie ustalcie, że ty się oddalasz, miesiąc, dwa. To jest trudne, jak się ma dziecko i ma się te obowiązki, i ma się pracę, ale albo na przykład zamieszkajcie na chwilę osobno i oddal się i w tym oddaleniu, odosobnieniu od tego możesz dojść do siebie, bo w parze czasami bardzo trudno jest dojść do siebie, wiedzieć, co się chce i o co mi chodzi. I w tym oddaleniu pomyśl, okej, to
o co ci tu tak naprawdę chodzi? Zacznij rozmawiać, może telefonicznie z tą osobą, zacznij rozmawiać o pewnych rzeczach i z odległości. Czyli złapać jakąś dalszą perspektywę na to wspólne życie. Jest zupełnie inna presja, nie? I dlatego to jest rekomendowane, tak jak od pracy ludzie powinni mieć sabbatical raz na 7 lat, na uniwersytetach mają profesorowie i różnego rodzaju urlopy, tak samo powinieneś mieć urlop od tego związku i powiedzieć, ja muszę na chwilę pobyć z sobą, żeby odzyskać siebie i żeby ci powiedzieć, co ja w ogóle chcę i gdzie ja jestem, bo inaczej tylko czuję tylko dużo ciężaru po prostu. No ja myślę, że to jest genialne rozwiązanie w ogóle przebywać w ramach swoich możliwości, bo to też często jest o możliwościach, czasami samemu, bez nikogo dookoła, właśnie żeby zobaczyć, o co mi samej chodzi. Tylko nie do rodziców albo przyjaciółki, która będzie nagonkę prowadziła na tą drugą stronę, prawda? To jest bardzo niebezpieczne i nie należy w ogóle słuchać takich ludzi. Tylko gdzieś, gdzie rzeczywiście jesteś sama, ewentualnie z kimś, kto ci daje pozytywną energię i w ogóle nie ocenia twojego partnera przede wszystkim. Nie ocenia twojego partnera, a ty będziesz miała tendencję często, jeżeli jesteś w postawie ofiary, żeby właśnie oskarżać swojego partnera i narzekać na niego, nie? Ale my też widzimy wtedy jedną tylko stronę tego, cały czas widzimy jedną a nie stronę. Widzimy pełnej perspektywy, więc to może być niebezpieczne. Więc to jest taka okazja, żeby odnowić tą główną umowę, albo odnowić te więzy małżeńskie, o tym się mówi. I to wcale nie byłoby głupie, w ogóle to uważam, że to byłoby chyba jakieś rozwiązanie, żeby umawiać się na rok, a potem po roku oddalić się na kilka tygodni i znowu się zejść, i czy my w ogóle chcemy być razem, na jakich zasadach, jakie zasady się zmieniają. Co się robimy w nas zmienia w ogóle na przestrzeni czasu. Bo jeżeli też my nie jesteśmy zgodni ze swoimi wartościami, z naszymi zasadami, to wszystko pada, nie? I ten piękny zamek, którym się otoczyliśmy, zamek emocji, zamek jakichś materialnych rzeczy i tak dalej, to wszystko zniknie jak za wstrzyknięciem palców, niestety. No. Ja myślę, że jeszcze będziemy wracać do tego tematu relacji i rozmawiać o tym, bo to jest szalenie ważny temat w życiu każdego z nas, bo też powiedziałeś o tym, że potrzebujemy relacji. I to jest kluczowe w życiu. I myślę, że dzisiaj byśmy zakończyli tą naszą rozmowę. Co byś chciał podsumować? Ja mam jedną ostatnią myśl. Nawet nie podsumowanie, bo to jest trudno podsumować taki wielki obszar, ale mam jedną ostatnią myśl. Nie jesteś maszyną i twój partner nie jest maszyną. Czyli nie jest maszyną do ojcowania, matkowania albo bycia do partnerowania i nie możesz oczekiwać, że on tak systematycznie, zgodnie z tym, jak maszyna się zachowuje, będzie ci dostarczał rzeczy, których potrzebujesz, tylko jest człowiekiem, który miewa bardzo różne dołki, szczyty emocjonalne i różne rzeczy. I styki się czasami też przegrzewają. I się przegrzewają. Daj odpocząć temu człowiekowi, daj mu po prostu odpocząć od siebie, trochę zniknij na chwilę, zmień sposób zachowania, szczególnie z tymi swoimi problemami, twoimi, którymi obciążasz, i pomyśl, że o czymś, co wznosi, o czymś, co rzeczywiście może, że tak powiem, uaktywnić waszą relację pozytywnie, zamiast trzymania tego ciężaru. Bo jeżeli się zasklepisz w swoich oczekiwaniach wobec tego drugiego człowieka o niczym innym nie myślisz, no to wcześniej czy później to się po prostu skończy na jeden albo drugi sposób. Także jeżeli chodzi o pozytywne, myśl pozytywnie, że to jest człowiek, zastanawiaj się, pytaj go, co jest fajnego, a czasami naprawdę zróbcie sobie przerwę od tej relacji i potem ona może się zacząć na nowo i zacząć kwitnąć na nowo, zamiast wejść w coraz taki ciemniejszy korytarz z niedobrym końcem. No dobrze, to ja bardzo ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę i za twój punkt widzenia i myślę, że długo jeszcze moglibyśmy rozmawiać, bo to jest szalenie istotny temat, tak jak cały czas mówimy o tym. No myślę, że w następnych podcastach skupimy się na pewnych bardziej szczegółowych obszarach,
żebyście zobaczyli, jakie fajne rzeczy można robić, pozytywne, które naprawdę odświeżają, zgodnie z naszą taką filozofią świeżości. Bądź świeży i próbuj to swoje otoczenie takie traktować, żeby ono też było świeże. I no, nie musisz wszystkich tych ciężarów na siebie przyjmować. Popatrz, co jest ciężarem, który jest ci zupełnie niepotrzebny. Odpuść sobie pewne rzeczy i wtedy zobaczysz, że przyjdzie nowa energia na te rzeczy, które są świeże, fajne i które i będą... które pobudzają do życia, i do będą tworzenia. Życie, będą pobudzać ciebie do życia, właśnie. Dziękuję. Dziękuję. Thank you.